Witajcie ponownie na naszym kanale. Dziękujemy bardzo za uwagę, za poświęcony czas, za opinie pozytywne w większości, ale również te krytyczne. Postaramy się je uwzględnić w następnych opracowaniach. W dzisiejszym krótkim odcinku uzupełnimy nasz materiał o kwestię obecności pojazdu ciężarowego, w którym znajdowała się kamera rejestratora. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy obecność tego pojazdu w miejscu zdarzenia mogła mieć wpływ na zachowanie uczestników wypadku, czy też takiego wpływu nie było. Zapraszam zatem do oglądania. Po zapoznaniu się z Waszymi komentarzami postanowiliśmy uzupełnić nasz poprzedni materiał, raczej ekspresowo, żeby Was zbytnio nie zanudzić. Wypiłem dziś 3 kawy, więc powinno być o niebo lepiej niż ostatnio. W Waszych komentarzach przewijała się kwestia pojazdu ciężarowego, który włączał się do ruchu i wjeżdżał na wschodnim jezdnie trasy S8 pasem rozbiegowym. Jak widać na nagraniu, samochód ciężarowy znajduje się na początku pasa rozbiegowego, a w tym czasie samochód Subaru jedzie już lewym pasem ruchu. Przy założeniu, że samochód Subaru poruszał się pierwotnie prawym pasem ruchu, tego, jak już mówiłem wcześniej, nie wiemy, czy jechał on cały czas pasem lewym, czy też wykonał manewr zmiany pasa z prawego na lewy. No więc załóżmy, że jechał pasem prawym i pytanie jest takie, czy w danej sytuacji konieczne było wykonanie manewru zmiany pasa z prawego na lewy w sytuacji, w której pojazd ciężarowy wjeżdżał na trasę S8 pasem rozbiegowym. Zacznę może od geometrii, czyli od ustalenia długości pasa rozbiegowego. Jego długość wynosi około, tutaj mierząc od początku linii ciągłej do końca, czyli do miejsca, w którym ten pas jeszcze ma mniej więcej stałą szerokość, to jest odległość około 230 metrów. Na ekranie widzimy sytuację wyjściową, czyli przy założeniu, iż pojazd Subaru znajduje się jeszcze na prawym pasie przed wykonaniem zmiany pasa ruchu na lewy, a pojazd ciężarowy znajduje się na początku pasa rozbiegowego. Z nagrania ani z innych informacji nie można wywnioskować, jaki to był pojazd ciężarowy, czy to był zespół pojazdów, ciągnik siodłowy z naczepą, czy też pojazd ciężarowy z przyczepą, a może tak zwana solówka. Natomiast nie ma to większego znaczenia z punktu widzenia analizy, bo interesuje nas przód pojazdu. Sytuacja zatem wyglądała mniej więcej w taki sposób. Samochód Subaru wykonuje manewr zmiany pasa ruchu na lewy, wyprzedza pojazd ciężarowy. O, tu jest pozycja, tu są pozycje pojazdów mniej więcej na początku nagrania. Tu mamy sytuację w pomniejszeniu, czyli w oddaleniu widzimy dłuższy odcinek naszej trasy. No, jak widać, pojazd ciężarowy ma do dyspozycji ponad 200 metrów pasa rozbiegowego i nic nie wskazuje na to, żeby była konieczność wykonywania zmiany pasa ruchu przez samochód Subaru, aby umożliwić włączenie się do ruchu tego pojazdu ciężarowego. W tym miejscu widzimy mniej więcej widok z pozycji kierowcy samochodu osobowego na zespół ciężarowy. Założyłem tutaj, że był to ciągnik siodłowy z naczepą. Tutaj kierowca samochodu osobowego może ocenić, że samochód ciężarowy czy też zestaw znajduje się na początku pasa rozbiegowego, więc raczej mało prawdopodobne, żeby ten pojazd ciężarowy od razu wjeżdżał na prawy pas ruchu przed samochodem osobowym. Wracając do zachowania kierującego samochodem ciężarowym w sytuacji włączania się do ruchu na drogę ekspresową czy też autostradę, jak również każdego innego kierującego w tej sytuacji,
No to jest oczywiste, że ten pas rozbiegowy służy do zwiększenia, do maksymalnego zwiększenia prędkości, oczywiście w ramach prędkości dopuszczalnej administracyjnie, aby włączyć się bezpiecznie do ruchu i nie wymuszać na kierujących pojazdami, które poruszają się już drogą ekspresową, jakichś manewrów obronnych typu hamowanie czy zmiany pasa ruchu. Czyli kierujący tym pojazdem powinien cisnąć maksymalnie możliwie daleko, praktycznie do samego końca pasa rozbiegowego i dopiero na końcu włączać się do ruchu. Często tak bywa, że kierujący niestety nie wykorzystują w sposób prawidłowy pasa rozbiegowego i podejmują manewr zmiany pasa ruchu na początkowym odcinku, mając jeszcze relatywnie niewielką prędkość, no co generalnie jest zachowaniem ryzykownym, ale niestety zdarza się nagminnie, natomiast to jakby nie jest przedmiotem naszej analizy w tym konkretnym przypadku. Temat ten możliwe, że omówimy w przyszłości. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kończymy wątek wypadku, który zaistniał pod Zambrowem. Możliwe, że jeszcze do niego wrócimy, jeżeli pojawią się jakieś nowe okoliczności warte przeanalizowania. W następnym materiale pokażemy Wam i omówimy zachowania uczestników ruchu drogowego, które mogą prowadzić do powstawania kolizji i wypadków drogowych. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie materiały. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.